No, można też także zadać, co by tu dzisiaj się działo, gdyby nie Piotr Masowski, zdobywca 10 bramek, jak dobrze to liczyliśmy, no i kilka naprawdę udanych interwencji. Dziękujemy za gratulacje, ale na te gratulacje zasłużył cały zespół, całym zespołem ciężko pracowaliśmy od pierwszej do 60 minuty i to przyniosło efekt. Wiedzieliśmy, że Belgowie tutaj przyjadą, nie położą się i też tak było. Do tej 40 minuty graliśmy bramka za bramkę, a najważniejsza była ta konsekwencja naszej gry i w obronie, i w ataku, i to przyniosło efekt. Fizycznie nie wytrzymali tego i w końcówce odjechaliśmy. Także brawa dla całego zespołu, że graliśmy w końcu razem, konsekwentnie i wiadomo. No błędy się będą zdarzać, bo to jest gra błędów, ale coraz mniej tych błędów, ta gra wygląda coraz lepiej, także to jest dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami. No właśnie, czy to podwójne zwycięstwo z Belgami przełamie jakąś taką waszą niemoc, bo w tej chwili czas wrócić na boiska ligowe i trzeba naprawdę tu zacząć walczyć? Tak, powiedzieliśmy sobie dzisiaj w szatni i w tym tygodniu pracowaliśmy cały czas nad tym, że musimy grać to konsekwentnie, musimy grać wszyscy razem i myślę, że od tego spotkania to już zafunkcjonuje, bo wiadomo, jak wyglądały poprzednie nasze mecze, że graliśmy zbyt indywidualnie. Dzisiaj już to wyglądało zupełnie inaczej i na tle dzisiaj Belgów naprawdę wyglądaliśmy świetnie. A co z urazem drobnym, który gdzieś tam się pojawił w którymś momencie spotkania? Urazy w piłce ręcznej będą, także nic się nie dzieje. Piotrze, wydawało się, że spotkanie po tym niezbyt udanym meczu w Belgii, kiedy nawet Paweł Ćwikliński mówił, że trochę zlekceważyli szczypiorniści Azotów na początku rywala, że tutaj podejdą do meczu w pełni skoncentrowani od początku i narzucą swój styl gry, ale przez 45, nawet 50 minut to wszystko wyglądało nadal bardzo opornie. No, dokładnie. Mecz w Belgii miał bardzo podobny przebieg, z tym, że no, zespół gospodarzy miał większą przewagę do przerwy, bo tam był wynik 15-10. Natomiast mecz miał bardzo podobny przebieg. Zawodnicy z Belgii grali bardzo szybko, bardzo ambitnie, ofiarnie i scenariusz się powtórzył z pierwszego meczu. A dobrze, w drugiej połowie bardzo dobrą partię miał Piotrek Masłowski, który, można powiedzieć, rzucał bramki seriami, który ciągnął wynik, wyprowadził nas na remis, później na lekkie prowadzenie. Później troszeczkę pomogli pozostali zawodnicy, włączył się Bogdanow w bramce i stąd taka duża różnica. Włączenie się Bogdanowa w bramce w drugiej połowie to chyba też troszeczkę przestawienie stylu obrony na 5-1, takiej bardziej agresywnej. No dokładnie 5-1. Myślę, że miało to na celu popsucie płynności gry drużyny Wizę i to się udało. Belgowie zaczęli rzucać z nieprzygotowanych pozycji. No i w tym momencie Bogdanow miał ułatwione zadanie, także zanotował kilka fajnych interwencji, z czego można było pociągnąć kontratak. Zamieniliśmy to na łatwe bramki. Widać było, że w końcówce już z zawodników zeszła presja. I można powiedzieć, że grali już z polotem lekko, łatwo i przyjemnie, ale to tylko ostatnie 5-7 minut. No właśnie, kiedy jest wynik, kiedy prowadzi się, można zagrać z polotem, można pokazać pełnię swoich możliwości i tak na dobrą sprawę tej drużynie potrzeba jest zwycięstw, bo te zwycięstwa umacniają także psychicznie zespół przed kolejnymi meczami. Ale pytanie, czy rzeczywiście zwycięstwa z zespołem z Belgii, no nie jakąś tam wielką marką w Europie, zwycięstwa dość ciężko uzyskane, czy one rzeczywiście przed meczami takimi ważnymi w Superlidze z silniejszymi, co bądź rywalami, to rzeczywiście umocnią psychicznie ten zespół? No na pewno każde zwycięstwo buduje, nawet można powiedzieć zespołem półamatorskim, tak jak widzę, ale tak jak powiedziałem, no pierwszy mecz wygrany, co prawda dwoma bramkami w Belgii, gdzie mieliśmy doskonałe 20 minut drugiej połowy, gdzie odrobiliśmy 10 bramek. Natomiast tutaj wygraliśmy 9 bramkami, ale tak jak powiedziałem, no każde zwycięstwo buduje, nawet z przeciwnikiem tak egzotycznym jak są Belgowie.
Mamy nadzieję, że nasi zawodnicy w meczu z Głogowem teraz we środę będą grać z takim polotem, z takim zaangażowaniem, pokażą taką walkę, a tak jak w dzisiejszym meczu. Mam nadzieję, że powtórzymy to wszystko we środę. Marko, wydawało się, że zespół amatorskim, zespołem z Belgii będzie w dwóch meczu lekko, łatwo i przyjemnie, ale w obu meczach nie było lekko, łatwo i przyjemnie, bo w Belgii musieliście męczyć się przez 45 minut, żeby wyjść na prowadzenie. I tutaj, żeby odskoczyć i uzyskać prowadzenie, które dałoby wam spokój i polot w końcówce tego spotkania, to rzeczywiście trzeba było się namęczyć. No tak, bardzo jestem zmęczony. Zagraliśmy dwa ciężkie mecze, myśleliśmy, że będzie łatwiej. Ale pokazali, że są dobry zespół, bardzo. Mają dobrego trenera, Bośniak chyba. I pokazali, że umieją grać, szybko im piła leci w ataku, walczy dobrze w obronie i my też musieliśmy na maksa zagrać to w dwóch meczach i na końcu chyba było więcej siły mieliśmy i z ostatnich 15 minut pokazaliśmy i lepiej biegaliśmy do kontrataku i zdobywaliśmy łatwe bramkę. No właśnie, te kontrataki to też był wynik tego, że w drugiej połowie zagraliście bardziej agresywną obroną, 5-1, co pozwala właśnie na uzyskiwanie łatwych piłek, pozwala na bronienie przez Bogdanowa tych piłek i wyprowadzanie kontrataku. Tak, trochę ten tydzień ćwiczyliśmy na treningach tu 5-1. Wiedzieliśmy, że oni mają tak niski skład, że dobry zwód mają, każdy zawodnik ma dobry zwód, szukają koło, to musieliśmy szybko być na nogach. No i na końcu pokazaliśmy. To dobry wynik dzisiaj. Gratuluję chłopakom. Wydaje się, że dwa zwycięstwa powinny was podbudować psychicznie przed kolejnymi meczami bardzo ważnymi. Już za trzy dni mecz w Superlidze z Chrobrym Głogów. To będzie trudniejszy rywal niż Belgowie. No i trzeba rzeczywiście będzie podejść na może nawet 120% do tego meczu. Musimy, tak. No, czas jest. Zaczynamy wygrywać te mecze. Punkty trzeba już zostać tutaj w Puławach i myślę, że wszystko będzie dobrze.